Witamy Państwa w tej zmienionej nieco formule. Nie zawsze będziemy mogli bezpośrednio oczywiście w związku z koronawirusem rozmawiać z Państwem. Natomiast dzięki połączeniu przez Skype'a dziś możemy opowiedzieć Państwu o tym, jak Opole wyglądało przed laty, jak Opole wygląda na zdjęciach. Mamy weekend, więc być może to jest okazja ku temu, by jak Państwo przeglądają swoje rodzinne albumy, też zajrzeć na strony Opola. Stąd też i dzisiaj nasz gość, tak jak mówiłem, przez Skype'a, znany opolski fotografik, Fundacja 2.8 Opolska, Sławomir Mielnik, którego witamy serdecznie. Witamy Cię, Sławku. Witam serdecznie. Fotografia Opola, no to jest coś, o czym i piszecie, i mówicie, i pokazujecie już od wielu, wielu miesięcy, by nie powiedzieć lat. Zajmujesz się tą historią Opola właśnie pod kątem fotografii. Teraz mając ten czas taki domowy, czas przy komputerze, na co warto zwrócić uwagę? Jakich zdjęć możemy się spodziewać? Co możemy zobaczyć, jeśli chodzi właśnie o to Opole sprzed 5, 10 czy może nawet 150 lat? Zdjęć w internecie, jak wiemy, jest cała masa. Można wejść w muzea międzynarodowe, obejrzeć zdjęcia z drugiego końca świata. Ale możemy również obejrzeć zdjęcia z Opola dwóch bardzo dobrych fotografów, którzy fotografowali w latach 50., 60. i 70. Jest to m.in. Adam Śmietański, którego w zeszłym roku zrobiliśmy taką digitalizację wspólnie z Muzeum Śląska Opolskiego. Wspólnie z Bogną Szafraniec i Sławojem Dubielem. Zrobiliśmy to jakby przy współpracy Fundacji 2.8 z Muzeum Śląska i początkiem była wystawa. Po wystawie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, pomyśleliśmy, że tą digitalizację pokażemy również poprzez stronę internetową. Przyjrzymy się teraz tym zdjęciom. Strona internetowa, galeria oraz taki historia, biogram tej osoby. Galeria jest bardzo fajnie podzielona. Zrobiliśmy to na kilka takich kategorii. Bardzo dużo zdjęć jest z Opola i to są no, bardzo ciekawe zdjęcia. Pod każdym jest napisane, z jakich to jest lat. No i można się przenieść w czasie do Opola. To jest ta historia, tak jak mówiłeś, drugiej połowy XX wieku, wtedy, kiedy ta fotografia rzeczywiście była rozbudowana. Ale do jakich zdjęć takich najbardziej archiwalnych udało Wam się na przykład dotrzeć i je zrekonstruować? No to są właśnie początki, początki chyba właśnie ten przełom 50-60, 50. Chyba jeszcze. Właśnie Adam Śmietański fotografował tutaj Opole, przyjechał dosyć wcześnie. No i to jest właśnie takie o życie codzienne, na których można zobaczyć no, zdjęcia stare Opole. Strona nazywa się www.adamśmietański.pl. Każdy może sobie obejrzeć te zdjęcia. Jeszcze drugą stroną jest fryderykkremser.pl. To są też również zdjęcia Opola, ale tutaj więcej jest tych zdjęć ze wsi. To jest projekt, który zrobiliśmy z Muzeum Wsi Opolskiej, z Magdą Górniak, która nas zaprosiła do tej współpracy. Zdigitalizowaliśmy no, kilka tysięcy zdjęć i w galerii znajdują się głównie właśnie takie życie codzienne na wsi, sytuacje. Temu też towarzyszyła wystawa w Muzeum Wsi w Bierkowicach, więc kto widział, to może sobie przypomnieć. Również po kliknięciu w każde zdjęcie jest na dole opis, gdzie to jest,
Więc może ktoś jakąś osobę rozpozna sprzed wielu, wielu lat, może rodzina. Natomiast właśnie mówiąc o tej historii najstarszej, gdzie mogą miłośnicy właśnie jeszcze znaleźć tego typu zdjęcia? Jeśli chcemy się cofnąć do zdjęć przedwojennych, zobaczyć Opole przedwojenne, możemy wejść w stronę Narodowego Archiwum Cyfrowego, czyli szukaj w archiwach.pl. I tutaj mamy liczba zdjęć z Opola, takich, które są dostępne dla nas, to jest 166 zdjęć. One mają spory katalog tutaj masz, widzę. One są bardzo dużej jakości i można sobie to powiększyć. Już pokazujemy. To jest ten port chyba, który tam był. Można również, tutaj kliknąłem jakby w tą część, odnalazłem Opola, ale można również odnaleźć Krapkowice, Strzelce i też są te... No, zdjęcia, które nam na pewno te historie przypomną, te tak jak powiedziałeś, i już przedwojenną nawet. Dziękuję Ci pięknie za to poprowadzenie nas po tej Opolszczyźnie sprzed kilkudziesięciu, a nawet i ponad 100 lat. No i Opole, jak się okazuje, ma te też piękne korzenie, jeśli chodzi o artystów, fotografików i fotografowanie. Czy zachęcałbyś też młode pokolenie młodych ludzi do tego, by uwieczniać, zwłaszcza teraz w dobie możliwości cyfrowych, no, takie miejsca, które można odkrywać ciągle na nowo, bo mówimy o tym, że no, powiedzmy naszą katedrę znamy doskonale, ale może młode fotograficzne oko jest w stanie na przykład zobaczyć ją zupełnie inaczej. Ja myślę, że jak zobaczy się zdjęcia Adama Śmietańskiego z tej galerii, to widać na nich, że nie chodzi o samą architekturę, bo on tam pokazywał życie codzienne na tle architektury, bo jak ratusz, każdy wie jak wygląda, ale jak wokół niego życie jest płynęło na co dzień, tak, to jest ten taki dodatni walor zdjęcia. A nawet teraz, jeśli jest jakaś pojedyncza osoba, która przechodzi, to też nam dużo w tej chwili mówi, dlaczego to jest jedna osoba, a nie kilkadziesiąt spacerujących, zwiedzających Opole. I no, to jest taki wyjątkowy czas. Przejść się w pojedynkę z aparatem i uwiecznić te zachowanie w tej chwili Opolem. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za rozmowę. Fundacja 2.8, Sławek Mielnik, opolski fotografik, był Państwa i naszym gościem. Myślę, że weekend to idealny czas na to, by właśnie sobie taką fotograficzną podróż po Opolu i po Opolszczyźnie wykonać właśnie za pomocą zdjęć, które mamy do dyspozycji w internecie. Sławku, dziękuję Ci bardzo za to połączenie. Przypomnę, połączyliśmy się z opolskim fotografikiem przez Skype'a. No i będziemy Państwu proponować różnego rodzaju także i te kulturalne atrakcje, bo na pewno w internecie można znaleźć ich wiele dotyczących właśnie stolicy naszego regionu.